Naleśniki usmażone, widzicie, 20 minut, koledzy gotowi, to dosyć sporo mi wyszło, ale no tak na oko robiłam. A jeżeli chodzi o farsz, to mamy mięso z rosołu podziabane, do tego mam startą marchewkę, odrobinę pieczarek, Boże, co tam jeszcze, cebula, czosnek, doprawiłam solą, pieprzem, majerankiem, a i jeszcze, czekajcie, a i jeszcze mam tutaj... kapustkę robiłam po prostu taką gotowaną i dałam troszeczkę, pociachałam ją już w drobną kostkę, bo nie miałam co z nią zrobić, nikt nie chciał jej zjeść, to wylądowała w farszu. A wiem, że farsz nie wygląda zbyt specjalnie, ale uwierzcie mi, że za to smakuje wybitnie. Juhu, już, proszę, gotowe, starczyło, nie musiałam nawet wyjadać ani jednej łyżki. To się nazywa ręka kucharza. Nie no, strasznie tu widać. Przechodzimy w drugą stronę, bo tu się chyba nie da nagrać. Jezu, co za... Światło. Obiektyw brudny. Dobra, yo. Wiem, że wyglądam seksownie i pociągająco. I to jest ten lakier, o którym Wam mówiłam wczoraj, bo tak to jest. Jednego dnia nagrywacie to, drugiego dnia nagrywacie to. A że wczoraj mi wypadło parę rzeczy, to miałam wczoraj to nagrać, ale mi się nie udało. Więc to jest ten Essie i ta zabójcza naklejka z Biedronki, którą przykleję i będzie dla Maćka do kolejnej zabawki. Zamknęłam drzwi od salonu i koty chcą wejść. I dobra, i słuchajcie, tak się zapędziłam, że pomalowałam przez takie paznokcie. To są dwie warstewki. I na prawej dłoni mam już top coat z tej serii żelowej z Rimmela, który, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest aż taki tragiczny i zły. Ale co już mnie w nim denerwuje, tak jak ten Sally Hansen, ten czerwony, którego kiedyś miałam dwa opakowania, wkurzył mnie ze względu na to, że ponieważ zaczął mi po prostu gęstnieć w połowie i on robi praktycznie to samo, także ten ciach. A teraz po prostu chcę wypróbować z Wami to cudo, w które się wkłada lakier. Kolor jest przepiękny, także uwaga, żebym ja sobie paluchów nie roztegowała i nie wiem na które paluchy. Myślę, że może na te. Siedzi. Ale czekajcie, może was trochę puścimy. Tak, tu są moje kosmetyki, bo niedługo się będę malować. No i tak to by wyglądało. Nie wiem, czy na te dwa paluchy, czy na te dwa paluchy. No dobra. Czekajcie, teraz bym musiała to odkręcić. I zobaczymy, czy to rzeczywiście działa, czy to jest po prostu zbędny gadżet. Uwaga. No jako tako, to się maluje, cicho. Chyba niezły bajer. Ha, ha, ale jaja. Ale jaja. No pierwszy raz takie coś mam, także... Pod Jarkę mam po prostu jak dziecko. No i co? Ciekawe jak na drugiej dłoni, bo na drugiej dłoni zawsze jest problem. Ale spróbujemy chociaż tak pi razy drzwi. Czy to ma sens? I ciekawe jak to jest, gdy wiecie, gdy lakier już jest na przykład w połowie, gdzie ciężko jest na przykład pędzelkiem dojechać, ale to jest takie ruchome, że mi się wydaje, żeby nie miało żadnego problemu. Czekajcie, no jeszcze raz przejadę sobie chociaż jednego palca. Bo już je malowałam. Ale nie głupie. Fajny gadżecik, powiem Wam, jak będę malowała ten, bo zapomniałam o tym, jak malowałam pazury po prostu, a lakier Essie bardzo ładny, a kolor mamy 55, bo tu nie ma żadnego nic, gdzie tu 55 jest, nie ma nic tutaj napisane na nim, więc
55. Eszy, eszy. Uhu, uhu. Wiecie co? Jeszcze jedno mi się przypomniało. Najbardziej jestem... Nie, inaczej. Wiecie co? Pytacie mnie o to, czemu nie kupię sobie hybryd. I powiem wam szczerze tak, że po pierwsze, moje paznokcie, tak jak i moje włosy, nigdy nie należały do zbyt mocnych i nie chcę ich po prostu osłabiać jeszcze bardziej i jestem zadowolona z tego, co mam. Po drugie, wiem, że nałożenie hybryd, no to niby wydaje się proste, tak? Pomalować sobie paznokcie, włożyć do lampy i mamy piękne, ładne paznokcie. Ale praktyka czyni mistrza i nie zawsze pierwsze zrobienia hybryd wygląda pięknie i ładnie. Na przykład nie podoba mi się u niektórych, że to wygląda tak jakby miały, no jakby z 10 warstw lakieru było na tych paznokciach. Później jak ten odrost jeszcze jest, to już w ogóle to tak wybitnie widać, jakby to były, nie wiem, no takie po prostu kopułki na tych paznokciach. No tak mi się to nie podoba, że szok, więc ja wolę swoje naturalne, piękne i ładne. Po drugie, to tak jak mówiłam, nie chcę obciążać moich paznokci, nie chcę ich niszczyć. Wiem, że są metody robienia różnymi sposobami, że można mniej spiłowywać i też się hybryda trzyma. I nie, ja nie chcę. Jeszcze jedno, znalazłam ostatnio jedną firmę, która ma, no nie, że naturalne hybrydy, ale to są hybrydy wegańskie. I bardzo mnie zaintrygowało to, ale niestety napisałam do nich i nie można ich zakupić, dlatego że oni sprzedają tylko profesjonalistom i trzeba by było wysłać jakieś wiecie, świadectwo tam, czy cokolwiek, że zajmujecie się właśnie dziedziną kosmetologii itp. itd. A no niestety nie będę mogła tego spróbować, ale może kiedyś mi się uda. I coś jeszcze chciałam powiedzieć. A, i najbardziej jestem zainteresowana tym, bo to tak mniej więcej od roku, czy w tym roku się zaczęło taki wielki boom na tego semilaka, na te hybrydy, gdzie połowa ludzi dostała uczulenia. I jestem ciekawa, kiedy minie ta faza tych hybryd i wreszcie wszyscy, znaczy wreszcie, nie wreszcie, i wszyscy nagle będą, wiecie, kupowali odżywki na gwałt i dbali o swoje paznokcie, albo kiedy w filmikach nagle będą tytuły, że przerwa od hybrydy, przerwa od hybrydy, także no nic nie trwa wiecznie i nie. To jest tylko i wyłącznie moje zdanie, każdy może mieć inne, ja myślę tak, a nie inaczej i tyle. I tak jak z Halloween, nigdy nie mów nigdy i nie mówię nigdy, że tego nie kupię. Próbowałam, miałam hybrydy pierwszy raz na swoim ślubie, miałam takie mleczne, piękne, ładne paznokcie, byłam z nich mega zadowolona, ale później niestety, jeżeli moje paznokcie szybko rosną i ten odrost wyglądał nieestetycznie, wiem, że można sobie wtedy domalować, jeżeli ma się hybrydę w domu, a że ja nie miałam, no to, że na uzupełnienie miałam daleko, to mi się nie opłacało, bo więcej bym wydała na paliwo niż na uzupełnienie tych hybryd. No, tyle w temacie. Pamiętajcie, żeby się nikt nie jeżdżył. To jest tylko i wyłącznie moje zdanie i moje myśli. Wy możecie myśleć inaczej i ja jak najbardziej się z wami zgadzam. Z waszym zdaniem, tak? Bo każdy człowiek jest inny. Ile ludzi, tyle charakterów, ile ludzi, tyle różnych opinii o nawet jednym danym kosmetyku. Nawet choćby o tym top coacie. Ja myślę tak, druga myśli tak, trzecia jeszcze inaczej, czwarta jeszcze inaczej, piąta w ogóle nie używa, także tyle w temacie. Dobra, a ja może się wezmę za makijaż. Taki lekki, bo idziemy do sąsiadki, tak wiecie, na kaweczkę, na wódeczkę. Takie małe baja bongo, tyku, pyk, tyku, pyk, takie. Nie no, żartuję, no co wy, przecież ja nie jestem chlorem, ale wiecie, no drineczka drugiego, trzeciego, no. O suchym pysku ludzie nie lubią siedzieć, szczególnie w Polsce. A najbardziej co do alkoholu. Czekajcie, najbardziej mnie rozwalają dwie rzeczy w serialach. I pierwsza to jest to, że w każdym serialu, w każdym pomieszczeniu, w obojętnie w jakim pokoju by nie nagrywali i tam ciągle się łazi w butach. Ja nie rozumiem. Ubrana normalnie, wiecie, po domowemu, no ładnie, bo to wiadomo, no bo to serial musi być ubrana, ale na cholerę jej kozaki w domu, na cholerę jej szpilki takie w domu, no ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem po prostu tego w serialach. Zamiast nagrywać naturalnie, tak, kto normalny chodzi w butach w domu? To znaczy, no przepraszam,
chodzą ludzie w butach w domu i ja sobie nie wyobrażam. Znaczy, dobra, no jak przyjdą goście, wejdą w butach, no to przecież to nie jest muzeum. No raz, kiedyś to mi się też zdarzy przecież w buciorach przelecieć po pokoju itp. itd. Ale tak generalnie staram się nie chodzić w butach. To po pierwsze. A po drugie, coś jeszcze mnie rozwala w serialach. A! Na temat picia. Wiecie, co mnie rozwala? Że normalnie w serialach, wiecie, pokazują tylko, że wielkie, piękne, ładne kielichy do wina i butle od wina i oni tylko wino piją po prostu w tych serialach. A w rzeczywistości spotyka się rodzina w domu i co, wino piją? No nie, no nie oszukujmy się, jedzie z wódeczka na stół, kieliszeczki, cyku pyk, to drineczka, kto czystą, to czystą. No taka jest prawda, no sorry, realia są takie, a nie inne. I znowu po raz kolejny, to jest tylko i wyłącznie moje przemyślenie i moje zdanie. A jak wy myślicie, to myślcie sobie inaczej i ja absolutnie nie neguję naszego stania. Dobra, tyle w temacie, bo ja się trochę rozgadałam. Idę może coś zjeść. Będzie lepiej? Nie wiem. To jest danie tikka masala na jogurcie z przyprawami i wiem, że nie wygląda, ale uwierzcie mi, że pachnie tak jak w restauracji. Naprawdę. Użył, to w sumie muszę powiedzieć, że to nie jest danie moje, bo ja w sumie nie zrobiłam tu nic, oprócz tego, że gotuję ryż. A to jest po prostu wymysł mojego męża, więc jeżeli będziecie chcieli, to nagramy wam przepis. Ale normalnie poezja. Normalnie pachnie tak jak w tej restauracji, jak byliśmy w Poznaniu. A tu najzdrowszy zestaw do ratowania się. I niestety mamy lekkiego kaca. A buzia kąś. A my? My się relaksuje. My! Jakie ty duży jesteś! My! Niuniuchna idzie. Niuniuchna, chyba mam coś, obiektyw brudny. Ta? Niuna już się dobrze czuje, już jest aktywny, je dużo. O, zły. Zły, normalnie Niunie zły. No Niunie, nie siedź tak plecami, bo to nie wypada. Twoje krągłości wszystkie widać. Nie? Milano? Niezłe wdziano? No dobrze. Tak. Dobrze, koniec imprezy. Bo się będziemy tu teraz ocierać. Niuni. A, do potrawy jeszcze miały być chlebki nan, ale niestety na tym kacu nam się nie chce specjalnie dzisiaj, powiem wam szczerze, robić, więc chlebki nan, jeżeli wypróbujemy zrobić, to też wam nagramy, czy dobre. A tu widzicie, wyjęłam z lodówki 4 naleśniczki i wyglądają w środku tak. I są przepyszne. Wiem, miało nie być. Zobaczcie, jakie duże, zobaczcie, jaka moja ręka, jakie one są duże. Pytacie tylko o to, gdzie dodaję kiełki, a ja do wszystkiego. Na kanapkę, do kanapki, do środka. Jak mam obiad, to nawet jak miałam spaghetti, to sobie troszeczkę urywam. Do wszystkiego. No oczywiście nie na słodko. Ale tak to normalnie, dosłownie, po prostu do wszystkiego. No, na każdy obiad, na, nie wiem, jak miałam ostatnio mięsko, to na mięsko sobie rzuciłam. I tyle. Ale